Hejka, z tej strony Ola i dzisiaj mam dla Was film, na którego nagranie się cieszę wyjątkowo, ponieważ jest to całkiem coś nowego, ale zanim Wam powiem, o co chodzi, to intro. A więc mam dzisiaj dla Was film, który będzie wielkim testem lifehacków, które znalazłam w internecie. Do dzisiejszego filmu wybrałam 4 takie bardzo proste i jestem bardzo ciekawa, czy one zadziałają, czy nie, ponieważ w internecie jest mnóstwo tych wszystkich lifehacków, trików, sposobów i porad, jak sobie ułatwić różne rzeczy w życiu, ale które tak naprawdę działają, to nie da się sprawdzić, trzeba to przetestować, dlatego ja postanowiłam to dzisiaj zrobić dla Was i jestem strasznie ciekawa, jak to wyjdzie, które z nich będą działać, które nie, dlatego jeżeli ten film Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapki w górę i komentarze, wtedy będę wiedziała, żeby nagrywać takich filmów dla Was więcej, także jeżeli chcecie kolejną część tego filmu, to dajcie mi znać. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ola i tworzę różne filmy, także zasubskrybujcie mój kanał, zapraszam Was również na moje wszystkie social media, które jak zawsze macie w opisie i które wyświetlą się Wam też częściowo podczas filmu. Nie chcę przedłużać, ale zanim przejdziemy do tematu tego filmu, chciałabym Wam powiedzieć o jeszcze jednej mega super rzeczy, ponieważ zostałam ambasadorką, jedyną w Polsce, pewnej amerykańskiej firmy. Pewnie niektórzy z Was już wiedzą, że jest to firma Closet Clicks, z którą miałam już okazję współpracować, no i ta nasza współpraca rozwinęła się na tyle, że otwieram dla Was nowy kanał, a także Instagrama i nie musicie się martwić, tego kanału nie będę zaniedbywać, tutaj tak samo regularnie będą się pojawiać filmy, ale na tym drugim kanale również, także 2 razy więcej Alexis Oli. Kto się cieszy? No kto? Jednak tamten kanał będzie no, zrobiony zdecydowanie pod firmę Closet Clicks. Będą tam filmy o ich konkursach oraz różne filmy modowe, ponieważ jest to firma modowa. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, tutaj macie jego nazwę, a także link w komentarzu, także jeżeli chcecie widzieć filmy związane ze mną 2 razy częściej, to zapraszam Was właśnie na kanał Closet Clicks. A więc pierwszy lifehack polega na tym, aby otworzyć opakowanie za pomocą pieniędzy, więc mam tu i Reese's i Potter, akurat mam Reese's, bo takie opakowanie znalazłam najbliżej. I ono polega na tym, że bierzemy 2 monety. Nie wiem, czy to ma znaczenie jakie, pewnie nie, ale mam 2 dwójki. I po prostu, żeby otworzyć takie opakowanie, łapiemy z 2 stron, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda i dzięki temu mamy łatwiej otworzyć opakowanie. Ja zawsze mam problemy z takimi opakowaniami, ja tego nigdy nie umiem otworzyć, także zaraz zobaczymy, czy to działa. Przykładam monetę z jednej strony i z drugiej i że to ma się otworzyć. O, ale łatwo poszło. Zadziałało. Ej, to działa, myślałam, że to nie będzie działał. Czyli ten lifehack jak najbardziej działa. Nie spodziewałam się tego, ale działa. Teraz 2 lifehacki do włosów i pierwszy z nich polega na tym, aby wziąć szczoteczkę do włosów. Oczywiście nie używajcie jej potem do zębów. Oraz lakier do włosów. I żeby po prostu... On polega na tym, żeby spryskać tą szczoteczkę i tak jak pewnie widzicie, po boku odstają mi takie baby hair i tutaj na dróżek też. I to ma po prostu zniwelować to, także spróbujemy. Okej, okay, jest lakier. Teraz zobaczymy, czy to działa. Muszę sobie wziąć mniejsze lusterko, bo w podglądu nie widzę. Słuchajcie, powiem Wam, że nie wiem jak, ale ten trik naprawdę działa. Także kolejny like. A drugi trik do włosów polega na tym, aby wziąć szczotkę do włosów. Ja mam tutaj mojego Tangle Teasera oraz perfumy. I aby wsikać perfumami tą szczotkę do włosów i rozczesać sobie włosy i wtedy nasze włosy będą pachnieć tak jak my, czyli będziemy w sumie ładniej i wyraźniej pachnieć. Trochę się tego boję. Nie wiem, czy perfumy mają jakiś szkodliwy wpływ na włosy. No niby chyba tak, ale nie wiem. Trochę się tego boję, ale mam nadzieję, że potem moja szczotka nie będzie tym pachnieć cały czas. Więc o, spsikam ją i teraz włosy. Dobrze, że włosy po tym nie są mokre, ale no pachną tymi perfumami. Nie jest to może taki mega wyczuwalny zapach, tak jak się spsika na ciele, ale rzeczywiście ten zapach jest, więc powiedziałabym, że ten lifehack działa tak
pół na pół. No i ostatni lifehack jest typowo kosmetyczny i polega on na tym, aby wziąć jakąś czerwoną szminkę, taką bardziej wpadającą w pomarańcz, i zanim zakryjemy swoje cienie pod oczami korektorem, to żeby najpierw nałożyć tą czerwoną szminkę i to zatuszuje to lepiej, więc na jednym oku dam normalnie korektor, a na drugim najpierw szminkę, a potem korektor i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Okej, gotowe i powiem wam, że w podglądzie nie widzę dobrze, ale tutaj rzeczywiście widać tę różnicę, nie jest ona duża, ale ją widać, że to oko jest jakby takie bardziej otwarte. No oczywiście na tym mam tą szminkę pod spodem i bardziej się ono świeci, może dlatego, że ta szminka była trochę błyszcząca, ale to jest dobre, bo oko jest naprawdę otwarte i nie wiem, czy to widać w kamerze, ale na żywo rzeczywiście widać różnicę, że to oko wygląda zdecydowanie lepiej, jest takie bardziej otwarte, świecące. I te cienie są lepiej zakryte. Może nie ma dużej różnicy, ale jest taka minimalna. Szczerze mówiąc, myślałam, że ta różnica będzie bardziej widoczna, ale tak, nie jest źle, więc ten lifehack też działa. Widzicie, okazało się, że praktycznie każdy ten lifehack działa. Może nie w takim stopniu, jak tego oczekiwałam, ale każdy naprawdę działa. A moje włosy naprawdę tymi perfumami nadają, więc działa, działa. Także mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i komentarz, że chcecie, abym nagrywała kolejne odcinki właśnie z takimi testami. I mam nadzieję, że właśnie ten film wam się spodobał. Koniecznie wpadajcie na moje wszystkie strony społecznościowe oraz na mój nowy kanał jako ambasadorka Closet Clicks oraz na Instagrama closetclicks.pl. I to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa! They take me by surprise. I'm gripping on to where I think I should arrive.